Zamiast dzień dobry mówię dzisiaj hola. Możecie powtórzyć i zapamiętać, bo znaczy cześć po hiszpańsku. A to dlatego, że dzisiaj lecimy właśnie do Hiszpanii. Gotowi? No to ruszamy. Una a la derecha y otra a la izquierda y cuatro salidas sobre las alas y wybierzemy się na spacer po drugim największym mieście Hiszpanii. Wiecie, które miasto jest pierwsze i największe? Oczywiście, stolica Hiszpanii, Madryt. Ale wróćmy do Barcelony. To bardzo ciekawe i kolorowe miasto. W starej dzielnicy gotyckiej są wąskie ulice. Wysokie kamienice pozwalają latem odpocząć w cieniu. Miasto leży nad Morzem Śródziemnym. To tutaj w czasie powrotu ze swojej pierwszej wyprawy przybył Krzysztof Kolumb, wielki podróżnik. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia do dziś przy brzegu stoi jego kolumna. Barcelona leży w Katalonii. I to tutaj, do dziś, jedną z bardzo ciekawych tradycji jest budowanie wież złożonych z ludzi. Spójrzcie. Witajcie w Barcelonie. Miasto Antoniego Gaudiego, który był niezwykłym artystą. Za mną jedna z jego kamienic. Gdy tylko na nią spojrzycie, na pewno od razu zauważycie, jak wielką wyobraźnię i niesamowite pomysły mógł mieć artysta. Casa Batlló. Przez niektórych nazywana jest najdziwniejszą kamienicą świata. Budynek od razu zauważycie. Elewacja zrobiona jest tak, że przypomina rybie łuski. A ich odcień zmienia się w zależności od nasłonecznienia. To znaczy, że rano wygląda inaczej, wieczorem także. Kamienica została zaprojektowana w ten sposób, że światło dzienne dociera do każdego miejsca w budynku, nawet na parter. To dom, w którym nie ma ani jednego kąta prostego. Antonio Gaudí był niezwykłym artystą, który swoje dzieciństwo niestety spędził w domu z powodu choroby. Mówi się jednak, że dzięki temu rozwinęła się u niego niesamowita wyobraźnia, którą podziwiać możecie w jego pracach. Ruszamy teraz do Parku Güell. Zaprojektował go bohater dzisiejszego odcinka, Antonio Gaudí. Może kojarzyć się Wam z mozaikami. A czym są mozaiki? Są to dekoracje wykonane z małych fragmentów szkła, kamyczków lub ceramiki przyklejonymi do podłoża. Barcelona pełna jest mozaiki. Widać też, że Antonio Gaudí bardzo ją cenił. W parku można usiąść na najdłuższej ławce świata. Ma długość 110 metrów, a jej budowa sprawia, że idealnie dopasowuje się do pleców. Z ławki widać całą Barcelonę. W czasie spaceru po parku można podziwiać też niezwykłe, uwaga, kamienne drzewa. Można też wejść do domu, w którym mieszkał nasz artysta. Jednak największą atrakcją parku jest kolorowa salamandra. To dzieło Gaudiego. Stała się symbolem Barcelony. Znajdziecie ją nie tylko tu w parku, ale oczywiście też we wszystkich sklepach z pamiątkami. Przenieśmy się teraz do Bazyliki Sagrada Familia, czyli do kościoła świętej rodziny. Budowa bazyliki rozpoczęła się już w roku 1882 i co ciekawe, trwa do dziś.
kościół w samym sercu miasta. Na pewno można go nazwać symbolem Barcelony. Nic w tej bazylice nie jest przypadkowe. Gaudí był zainspirowany naturą, jej działaniem, badał ją, studiował i postanowił jej elementy umieszczać w swoich dziełach. Widzieliście już fragmenty zarówno w parku, jak i w kamienicy. Zobaczmy, co kryje się we wnętrzu kościoła. Po wejściu do środka mamy wrażenie, jakbyśmy znaleźli się w niezwykłym lesie. Spacerując między kolumnami, niczym między drzewami, mamy wrażenie, że rosną tu różne gatunki drzew. Ponieważ kolumny zostały wykonane z różnych materiałów, w zależności od tego, jaki ciężar dźwigają. Kolumny, podobnie jak drzewa, rozgałęziają się ku górze. Dzięki temu może się na nich utrzymać sklepienie, czyli dach, oraz ogromne wieże, które zobaczymy za chwilę. Ciekawostką jest to, że po ukończeniu kościół ma mieć wysokość 172 metrów, najwyższe wzgórze w Barcelonie, czyli Montjuïc, ma wysokość 173 metrów. Gaudí zaplanował to tak, aby kościół był trochę niższy od wzgórza, ponieważ uważał, że dzieło człowieka nie powinno nigdy przewyższać dzieła Boga. Kolory witraży też nie są przypadkowe. Witraże to kolorowe wypełnienie okna. Składa się z wielu połączonych ze sobą fragmentów szkła. Trochę jak mozaika, ale przezroczysta. W Bazylice Świętej Rodziny witraże od strony wschodniej są jasne. Kolory są chłodne, ponieważ mają przypominać światło wschodu, czyli światło poranka, a ono nie jest ciepłe. Natomiast witraże, które są po stronie zachodniej, mają ciepłe barwy, bardziej pomarańczowe, można by powiedzieć. Podobnie jak światło, które jest na świecie o zachodzie słońca. Wybierzmy się jeszcze na wieżę. Wjeżdżamy windą na wysokość 65 metrów, czyli prawie na 20 piętro. Możemy podziwiać tutaj niezwykłą budowę wież. Otwory, które widzicie, sprawiają, że głos dzwonu słychać jeszcze daleko od katedry. Rozchodzi się po mieście. Ale czas wracać. Aby to zrobić, musimy pokonać 400 krętych schodów. To już koniec naszej kolorowej, pełnej mozaik i przygód podróży po Barcelonie. Ach, zapomniałam. Specjalnie się dzisiaj przygotowałam. Udało się. Też przywiozłam sobie z Barcelony pamiątkę, czyli salamandrę. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.